Dobra, to zatwierdzam dosłę. No to super w takim razie. No dobra, no to wiesz, no to żegnamy się z nim miło. Edgarze, możemy wymienić się komunikatorami? Wolałbym mieć kontakt z tobą, kiedy jesteśmy dla nas w tym obcym mieście. No i... A, jasne, jasne chłopaki. No dla was wszystko. Pamiętam przez co żeśmy przeszli i to jak najbardziej zasługuje na pochwałę. A słuchajcie, ciekawostka. Pamiętacie naszego wspólnego przyjaciela Zelmana? No. No tak. Po tym całym syfie, jaki się stał i po raportach Sextusa przywrócili go do służby. O, to bardzo dobrze. No. Na jakie ale stanowisko? Słuchajcie, takiego dymu chłop narobił, tak nawrzeszczał, tak powiedział, co się tutaj kręciło i w ogóle, że jak ruszył z tym do, prawda, powiedzmy tak oficjalnie międzylud z tą wieścią, to nie mogli mu nic zrobić, nie mogli mu nie przyznać z powrotem funkcji, bo sami by źle na to wyszli, jakby zdrajcy i konspiratorzy, którzy byliby tego winni. Tylko że chłop ma tak przesrane, bo też go zepchnęli do służby na najniższym poziomie. Nie, szlak. Tak, ale wiecie co, nie jest tak źle, bo Zelmanowi się to właśnie bardzo podoba. On zawsze był taki szalony rycerz, tak, który jest tylko po to, żeby walczyć ze złem w imię sprawiedliwości. No, bardzo dobrze im to służy. Już ma na koncie 11 zabitych. A wszystkich miał pojmać do przesłuchania od swojego przełożonego. I jakoś tak ostatnim, jakoś tak, prawda, jak stawiali zawsze opór. Słuchaj, ci wszyscy pojmywani, tak, kiedy byli odprowadzeni przez niego do sali przesłuchań, jakoś tak ostatnim dziwnym trafem postrzelili się sami w głowę. To się wiesz, zdarza. Człowiek strzela, imperator kulę nosi. To owszem. No Zelman jest tutaj... nie wiem, co mu wróżyć, no ale no, zobaczycie sobie. Ciekawy z niego człowiek. Powiedz, że jeszcze ten sam poziom, co Sextus. Tak. O! To ci dopiero właśnie on służy. A Sextus jaki ma wynik? Słucham? Sextus jaki ma wynik? O nie, on nie prowadzi takiej statystyki. On bardziej się zajmuje tam prawdziwym śledztwem, tak? Chce dotrzeć, kto jest za tym handlem płędusznicą. Mhm. Myślę, że powinniśmy się najpierw zameldować na jakimś w hotelu. Załatwić, co musimy załatwić i dopiero zejść. Bo musimy się obaj przebrać, nie zejdziemy w tym na dół. Pewnie, pewnie. Za zbyt dużo podejrzanych i oczu do nas będzie. Okej. Okay. Zbyt ściągała wzrok. Dzięki Edgarze, właśnie wpisałem do niego już jego numer komunikatora. No ja też wpisałem jego komunikator sobie. Zatem ale ty widzisz, że o dziwo, mimo że Lazarus nigdy nie był takim jakimś specjalnym gadżeciarzem czy coś, widzisz jedną rzecz. Jego komunikator tak optycznie jest pomimo, że to jest standardowy model wojskowy, jest, no, a twój jest cywilny, wiesz, zdobiony i tak dalej, ładnie, tak, jest tak. Wszystko pięknie. Jego komunikator jest o wiele, wiele ładniejszy. Nie jest tak jak twój z aluminium czy czegoś takiego, tylko on jest z mosiądzu, ma gdzieniegdzie okucia i materiału, który przypomina albo armoplast, albo trochę drewno. Wow. I też widzisz na nim znaki nie wojskowe, a Adeptus Mechanicus. No. Jak będziemy wychodzić z pokoju, a w sumie jak do tego wychodzi... Ty, słuchaj, nie chcesz sprzedać telefonu? Rekwisy, niestety nie mogę. Nie jest nawet mój. Nie mam pomysł. Ale mogę spróbować załatwić ci taki, jeśli chcesz. Ale nic nie obiecuję. Bo to jest, to te komunikatory nie pochodzą z mojej macierzystego, macierzystego regimentu, a z mojej planety, oni tam wytwarzali. Ten komunikator jest praktycznie niezniszczony na niskie temperatury. Daj się nim pobawić. No wiesz, to
Pokazuję mu. Dokładnie, wiesz, wężyka cisnę. Tam praktycznie nic nie ma, on służy do dzwonienia i do, wiesz, wysyłania wiadomości. Ale wężyka ma, no bez przesady, no. To ma wężyka. Ale wiecie co, taka ciekawostka powiem. Te z wysokiej klasy telefony, to one rzeczywiście potrafią dzwonić i chyba SMS-y wysyłać. Koniec. Mhm. I to są te takie pro telefony. To już są takie, gdzie są tytanowe, one są obicia, części znaczy tytanowe, gdzie czasami... No i tak wiesz, ważąc go w ręce, masz wrażenie, że ten komunikator mógł spokojnie robić za część pancerza. Kafar on młota. Też. I chyba by się mu nic nie stało. Właśnie odkryłeś słabość Regisa i widzisz te oczka mu się mieniące. Zbiera komórki. Trzeba było wstąpić Regisie do wojska. Chyba zacznę. Jeszcze nie widziałeś wnętrza mojego pancerza, co jest chyba też najlepsze. I się do niego tak, wiesz, uśmiecham. O Jezu, jak to zabrzmiało kosmato. Nie, wiesz, chodzi mi o to, że nie widział po prostu, jak od środka jest zbudowany ten pancerz. A jest tam trochę ciebie? Na razie to wyglądasz, jakby dużo było z mechaniki. No, wewnątrz nie ma jeszcze mnie, bo jest niestety w moich bagażach, ale powiem ci, że ma bardzo ciekawy system docieplający. Docieplający? Na co, zimno ci? Powiem ci tak, Regicie, pamiętaj, że pochodzę z planety, gdzie normalną temperaturą jest minus 20 stopni. To jest lato. Latem. Które trwa, żeby cię nie skłamać, półtora miesiąca, a zimą to tak minus 40, jak jest słońce. Widzę, że dużo nie wiem o twojej planecie. Jak wy tam żyjecie? Macie takie te, igla? Nie. Nie przeżyłbyś w iglo dłużej niż kilka godzin. Żyjemy w szczelinach, wiesz, i mu opisuję te szczeliny. W takich szerokich szczelinach w lodzie, w których są położone miasta, a w jednym miejscu, gdzie schodzą się te miasta, gdzie się schodzą te szczeliny, jest właśnie główne laboratorium, bo to jest planeta Kuźnia pod komendantem Adeptus Mechanicus, gdzie się schodzą i właśnie to jest stolica Evros. To jest placówka badawcza, w ogóle znaczy cała planeta to jest placówka badawcza, gdzie przywożą rzeczy, tak? To nie jest tak, że mają własną ekonomię i tak dalej, tylko... Zresztą wiele razy widziałeś, jak się dobrze dogadywałem z kapłanami Adeptus Mechanicus. No, faktycznie. Aha, dobrze wiedzieć. Dobrze. Na pewno widziałem, że z kapłanami, bo pierwsze moje wrażenie zawsze było, że właśnie ty jesteś bardzo religijny. Jak się Juri nazywały te okręty biblioteki? Co? Jak się nazywały te okręty biblioteki, bo ja nie pamiętam tych Adeptus Mechanicus? Chciałbym sobie przypomnieć, to gdzieś to ma... Dobra, innym razem. No bynajmniej, wiesz, wymieniam nazwę i mówię, że byłem na takim okręcie ogromnym, że tam się też częściowo szkoliłem, nie, i widziałem cuda, po prostu wiele cudów techniki preimperialnej z mrocznego wieku. Mhm. No dobrze. Ciekawe. No i tak idziemy, pitolimy sobie o nowościach technicznych i jego planecie. No i tutaj jest taka ciekawostka, że tak po dłuższej rozmowie Lazarus, można powiedzieć, lepiej się zna na tym niż ty. O czym? Że on lepiej się orientuje w wiedzy technicznej. Aha. To jestem bardzo pod wrażeniem. I w takim razie zdobywasz kolejne punkty, panie komisarzu. No bo chodzi z takiej, a nie innej planety, nie? Był tak. Uczony właściwie na jednego z takich pomagierów Adeptus Mechanicus. Może kiedyś by został sam Adeptus Mechanicus, ale go wcześniej zgarnęli. Co, dragami handlowałeś? Niesłuszne oskarżenie. Wiesz, jak to jest. Sąsiad,
który nikogo nie lubi, uważa się za nie wiadomo kogo. Tak, tak, wiem. Uważał się, że jest nie wiadomo kim, bo syn był kapłanem, pomniejszym kapłanem Eklezji. Właściwie to nawet nie kapłanem, a akolitą Eklezji. Więc wiesz. Oskarżał wszystkich o wszystko. To niestety trafiło na mnie, a nie było, nikt nie mógł poświadczyć, że to nie ja. A nie miałem dobrego alibi. I dobrego arbitra. Arbitona i arbitrzy nic nie mieli, to była sprawa monitorium. Wiesz, Evros nie jest dużym miastem, to nie jest tak wielkie jak to. Evros to, nie wiem, może z 15 tysięcy dusz, 20. To? Miastem? Dla mnie to państwo. I pamiętaj, że Evros jest stolicą mojej tracji. No, musisz naprawdę pięknie wyglądać. Dobra, ale wiesz co? W końcu rozwalmy się w tym hotelu. No dobra, to słuchaj, jeszcze się tego zahaczamy, tego strażnika przy bramie. Z nim też chciałbym się wymienić, wiesz, numerami. W razie czego, żeby wiesz, tam... Chyba nie będzie... O, bo on z kolei do wymiany numerem to jest nieskory. Bo jesteś z tego, z komisariatu, więc się wzbrania. Dokładnie, dwa, że przecież nie znasz go. No właśnie. No wiesz, jak nie chcę, to nie chcę, bynajmniej ja mu swój numer zostawię. I wiesz, dziękuję mu za wskazanie tych domów aukcyjnych i tego zbrojmistrza. No i wiesz, i chyba bierzemy taksówkę. No, o, to jest bardzo dobry pomysł, bo żebyśmy się przecisnęli na drugą stronę ulicy, to jest masakra. No, zamawiam wam. Macie, zamówiliście sobie tam taksi? Tak. Takie pancerne wozidło, że tak powiem. Ciekawe. I jednocześnie, wiesz, ja dzwonię do tego mojego adiutanta, który na tym lotnisku pewnie siedzi. No poczekajcie chwilkę, zaraz startuję programa.